Cześć, kochani, tutaj Dominika, a przed wami chyba najkrótszy filmik na tym kanale, o ile się nie mylę. W ogóle nie spodziewałam się, że będę nagrywać drugą część, ale w tych okolicznościach, jakie wynikły z części pierwszej, stwierdziłam, że po prostu nagram tą drugą. Dla tych, co nie wiedzą, chociaż myślę, że wiecie, jakiś czas temu, jakiś tydzień temu, coś takiego, nagrałam filmik na temat torebek Igora ze strony Ziniewicz Bags, które okazały się być też na AliExpress w cenie 57 zł, a Igor sprzedawał je za 150. I tak, i ten filmik wywołał dość dużą burzę, w ogóle nie spodziewałam się, że jakikolwiek, no dobra, może w sumie trochę kontrowersyjna mimo wszystko jest to działalność, którą ja prowadzę, czyli komentowanie jakichś tam spraw i dram, ale i tak się nie spodziewałam, że będzie to aż tak duża drama, ale odezwał się do mnie Igor w tej sprawie, bo tam na początku filmiku mówiłam, że jeżeli to ogląda, to fajnie, bo jakby się odezwał i jakoś nam spróbował wytłumaczyć to wszystko i odezwał się, także bardzo się cieszę. W tamtym filmiku nie chciałam też jakichkolwiek mówić wam opinii na temat samego Igora, bo go nie znałam, w sumie dalej go niezbyt znam, aczkolwiek rozmawiałam z nim przez telefon przez jakieś pół godziny. Najpierw właśnie zaczął on od tego, dlaczego to wszystko się stało, i potem też zadałam mu jakieś tam kilka pytań, które mnie nurtowały, żeby jakoś ogarnąć tą sytuację, żeby wiedzieć, co nim kierowało, i wydaje mi się szczerze, że właśnie wypowiadał się szczerze. Niestety nie mogę wam powiedzieć głównego powodu, dlaczego w ogóle ta sytuacja miała miejsce, z uwagi na to, że uszanuję po prostu zdanie Igora, który prosił, żebym o tym nie mówiła, i w sumie rozumiem, dlaczego nie chcę o tym mówić i nie chcę tego wrzucać do sieci. Sytuacja nie jest taka klarowna i przejrzysta, jakby się zdawać mogło i jak ja też myślałam. Jest to troszkę bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o tą stronkę, to wielu z was właśnie mi pisze, że wpisujecie tą nazwę i tak dalej, tej stronki nie ma. Otóż ta stronka aktualnie nie działa, nie są sprzedawane na niej żadne produkty, nic na niej nie jest sprzedawane, więc sprzedaż torebek została zakończona, a sprawę uważam za wyjaśnioną i zamkniętą. To wszystko jakby nie zmienia faktu, że taka rzecz miała miejsce, czyli sprzedawanie torebek o wiele drożej. Przykro mi bardzo, że nie mogę wam powiedzieć głównego powodu, dla którego to się stało, ale gdybyście jakby o tym wiedzieli, to myślę, że w części byście troszeczkę zrozumieli w ogóle, dlaczego do takiej sytuacji doszło. Ale tak, w sumie rozumiem Igora, dlaczego nie chcę o tym mówić na głos. Mimo wszystko, i tak powtarzam, taka sytuacja nie powinna była mieć miejsca, jednak po pierwsze tak, torebki nie są w sprzedaży, po drugie każdy, słuchajcie, ma prawo popełnić jakieś błędy, tak naprawdę ważne, żeby wyciągnąć z nich lekcje, i szczerze, po rozmowie z Igorem mogę stwierdzić, że on taką lekcję wyciągnął. Myślę, że już się nie odważy nawet znowu czegoś takiego zrobić po prostu, albo nie dopilnować, ale po prostu chcę, żebyście wiedzieli o tym, że sprawa jest po prostu zamknięta, wiecie, jakby nikt nie zasługuje na hejt i tak dalej. Jest mi strasznie przykro, że po jakimkolwiek z moich filmików ktokolwiek otrzymał hejt, a na Igora się posypało niezbyt przyjemne wiadomości po tym wszystkim. I ja nie mówię, że konstruktywna krytyka jest zła, wręcz przeciwnie, konstruktywna krytyka jest świetna, natomiast nie hejtujcie po prostu, bo to jest naprawdę duża różnica między konstruktywną krytyką a hejtem, także konstruktywna krytyka ok, ale hejt odpuśćcie sobie, nikt nie zasłużył na hejt, nieważne co zrobił. Zresztą Igor jest jeszcze młody, on jeszcze się uczy, tak samo na tych błędach się uczy, więc mam nadzieję, że zrozumiecie i że będziecie mili dla siebie wszystkich nawzajem. W sumie tyle wam chciałam powiedzieć. Teraz wiadomo, są ważniejsze sprawy niż to. Mam tutaj na myśli na przykład kwarantannę, prawda, i te sprawy wirusów i tak dalej. Ale dziękuję za poświęcenie chwilki. Życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, nie wychodźcie z domu, pamiętajcie, dbajcie o swoje zdrowie i zdrowie innych naokoło od nas. I to tyle. Miłego dnia wam życzę i do zobaczenia.